Greczynka o polskich korzeniach, działaczka społeczna i miłośniczka rowerowych wyzwań. Waja Jabłonowska przyjechała do Ostrowca na zaproszenie Stowarzyszenia Ostrower. Naszą ideą jest zapraszanie różnych ludzi z różnych kultur i pokazywanie świata. Tego na rowerze i tego na co dzień. Podczas spotkań z Ostrowczanami Waja Jabłonowska opowiedziała o swojej podróży z Polski do rodzinnej Grecji, o ciężkich 40 dniach, drodze przez 9 krajów i konkretnych celach. Miałam takie dwa cele. Jeden cel to było dorównanie odwagą mojej babci, która całą tę trasę przeszła pieszo po wojnie domowej, poszukując swoich dzieci, bo nie wiedziała, gdzie są te dzieci. A drugim celem było doświadczenie trudów uchodźczej podróży. Waja Jabłonowska przyznaje, że podczas tej wyjątkowej, bardzo osobistej podróży odszukała swoją tożsamość, a podróż w samotności to wyzwanie, które uczy samodyscypliny, co podróżniczka wielokrotnie podkreślała i o tym też między innymi rozmawiała z wychowankami zakładu poprawczego w Ostrowcu. Mój debiut w zakładzie poprawczym, chociaż byłam już w więzieniu, ja taką mam misję osobistą, żeby rozmawiać z ludźmi o uchodźstwie na przykładzie mojej rodziny i żeby rozmawiać i pokazywać im inną stronę uchodźstwa, żeby opowiedzieć im o mojej historii, o próbie doświadczenia trudów uchodźczej drogi w tej podróży do Grecji. Waja Jabłonowska zyskała sympatię uczestników spotkania. Jej 40-dniowa podróż na rowerze z Polski do Grecji w ostrowieckim środowisku rowerzystów wzbudziła podziw. Ja zawsze lubiłam jeździć na rowerze. Było parę lat takich, kiedy nie miałam na to czasu, bo wydawało mi się, że są inne ważniejsze rzeczy. I to też taki powrót trochę do dzieciństwa, do tego jak mój tata organizował obozy rowerowe dla dzieci z domu dziecka i zabierał mnie ze sobą. I też, że rower to daje wolność. Poniedziałkowe wydarzenie wpisało się w cykl spotkań z ciekawymi ludźmi podróżującymi rowerem przez świat. Członkowie Stowarzyszenia Ostrower integrują środowisko, a Waja Jabłonowska nie wyklucza kolejnej wizyty w Ostrowcu po swojej następnej podróży na rowerze.